Cześć wszystkim, z tej strony Martyna i witam Was bardzo serdecznie w kolejnym Horsmasie. Hasło dzisiejszego odcinka, moi drodzy, to jest... uwaga, bombka. Dlaczego? Bo dzisiaj będziemy gadali o choinkach jako tako. Ja Wam powiem szczerze, że ja strasznie yy, lubię ustrajać choinki. I w ogóle jestem tego fanką, a jakaś pani patrzy na mnie przez okno. Tak to jest, jak się pokój w dość dziwnym miejscu. Yy, ogólnie w tym tygodniu zrobiłam bardzo mało, ze względu na to, że miałam strasznie dużo do roboty. I również trochę ogarnęłam, słuchajcie, w mojej szafie. Ale nie pokażę wam tego, bo chcę, żebyście zobaczyli jakąś taką lepszą zmianę. Cały czas yy, jakby siedzę w zmianach ubrań, yy, a nie nie ruszyłam w ogóle koni jest mi strasznie źle, bo to miało być takie moje postanowienie jakby przednoworoczne, że to ogarnę, a jak widać jest, jest ciężko. Też chciałabym wam wspomnieć o jednej rzeczy, jeżeli y, okaże się, że nie będę się pojawiać, czy coś się stanie ymm, jest jakby, ymm, jestem jakby w takim momencie, gdzie ktoś, kto jest dla mnie bardzo ważny prawdopodobnie już jest u schyłku swojego życia i po prostu powiem Wam szczerze, że nie jestem w stanie się z tym pogodzić. I nie chcę tutaj też wprowadzać smutnej atmosfery, bo to jednak jest horoskop, to powinno być fajnie, ale chcę po prostu, żebyście wiedzieli, że może się coś takiego zdarzyć. Mogę się nie odzywać i mogę nic nie napisać. I nawet nie będę w stanie Wam no, po prostu się wytłumaczyć, bo będę zbyt załamana. I jakby wracając do świąt. Wracając do tej kwestii lepszej, cieszę się, że nagrywam ten film, bo chociaż mogę sobie poprawić humor. Gadaliśmy już o jedzeniu, i teraz przejdziemy, słuchajcie, do choinki. U nas zazwyczaj drzewko było sztuczne. Znaczy, no, wiecie, były takie momenty, jakby, bo teraz się spytałam mamy, gdzie mieliśmy takie, jakby prawdziwe drzewko, ale powiem Wam szczerze, że od kiedy miałam 7 lat, to miałam kota i dalej mam tego kota. I yy, Maksia nie za bardzo lubiła się z naturalnymi drzewkami. Nie wiem dlaczego. Jakoś miała tendencję straszną do miziania tych drzewek. W ogóle yy, moja Maksia <laughs> uwielbia kłaść się pod yy, drzewkiem. Od kiedy mamy sztuczne to się bardziej pod nim kładzie. Wcześniej lubiła na niego skakać. Trochę takiej odwalało. No wiadomo, nim starsza jest, yy, tym mniej przychodzą takie rzeczy do głowy. Yy, ale no tak to wyglądało. Yy, kiedyś pamiętam, że jakby z większą odległością Mieliśmy choinkę i robiliśmy to zazwyczaj razem z Tatą. No ładna ona nie była, nie ma co. Ja w ogóle nie jestem, nie umiem stroić choinek, bo to trzeba mieć jakieś pojęcie gustu, a ja nie mam ani pojęcia, ani gustu i nie byłam w stanie tak naprawdę. Ale powiem wam, zabawy było co. Nie miał rano i przy okazji wszędzie syf, bo jednak wyciągać te stare choinkowe rzeczy, które były jeszcze po moich dziadkach, do których mam ogromny sentyment, no. Ilości zbitych bombek to już w ogóle nie ma co. I u nas, jakby powiem Wam szczerze, nie kupowało się nowych ozdób co roku czy coś. Chyba raz nam się zdarzyło kupić nowe lampki, bo stare się przepaliły, ale tak to zazwyczaj bazowaliśmy na starych ornamentach i, i tak właśnie stroiliśmy drzewko. I tak jakoś od pięciu lat. Mm, od pięciu lat mamy po prostu gotową, ustrojoną choinkę. Bo niestety wszyscy jesteśmy zabiegani, nie mamy czasu i po prostu schodzimy z tą choinką. Ale ja wam powiem, że nie narzekam, bo chociaż ładnie wygląda, do tego drzewko jest sztuczne i aż tak się nie rozsypuje. No przynajmniej to nasze, jak jeszcze tyle czasu żyje. I powiem Wam szczerze, że jakoś ja nie czuję radości teraz z. Bardziej ja wolę wsadzać coś pod choinkę niż robić jakby jako taką choinkę. Jakoś mnie to już nie rajcuje, ale wiem, że pewnie mnie młodszą to na pewno bardzo cieszyło. Później, tak jak mówię, kiedy mieliśmy już sztuczną choinkę i był kot, i Maksia właśnie bardzo często spała ko Widzicie, my mamy taką chyba stajnię betlejemską, coś tam pod tą choinką i Maksia zazwyczaj spała obok niej albo w niej. I możecie sobie wyobrażać, jak śmiesznie to wyglądało czasami, jak ona lubiła się chować albo jak zawału dostawałam, jak wychodziłam rano z pokoju nie? i widziałam tam kota pod choinką. No po prostu masakra. To były czasy piękne. Od czterech lat? Mamy psa i co prawda Czaki bardziej boi się choinki. Czaki strasznie wszystkiego się boi. Po prostu to taki boi dupa pies i, i tak to u niego wygląda. Yy, ale powiem Wam szczerze, że nie jest jakiś taki ruchliwy przy choince. Yy, no mówię, bardziej się jej boi, bardziej stara się ją omijać, ale wiecie, jak to jest pies czy kot. Oni wszędzie jak zobaczą coś nowego, to muszą wsadzić tam łeb i sprawdzić, co się dzieje. I nikt nigdy nie wie, jaka. Jakby tragedia może nas czekać. No i przechodzą do rzeczy, które tak naprawdę zrobiłam w tym tygodniu, tak jak Wam mówiłam wcześniej, za dużo to nie było, ale też trochę, tro, trochę coś tam udało mi się zrobić. Przede wszystkim zbierałam świąteczne życzenia. Już na tym etapie, kiedy nagrywam ten film, udało mi się zbierać tyle, żeby mieć pingwinka. Bo nagrywam ten film w sobotę i zamierzam uzbierać te ostatnie na live i będę miała już raczej tego Pingwina na następnym Horsemasie. się nie mogę doczekać, aż w końcu zrobimy unboxing Pingwina. Na pewno zrobimy unboxing Pingwina, nie ma co. Oczywiście życzenia, różne zadania, ciekawe historie. Trochę mi smutno, że nie ma więcej śniegu, ale mogłam się tego spodziewać, szczerze mówiąc. Do tego oczywiście zadania normalne, bo jak wiecie, chcę jak najszybciej z tym ruszyć, bo mam. O, udało mi się zrobić w końcu pierwszą jakby reputację w posterniku sekwoi. Teraz mam następną, jeżeli chodzi o te roślinki i w ogóle to jakoś mi tam leci, jestem na dziesiątym poziomie. Nie nagrałam tego chyba, ale już jestem, więc jest ok. Pewnie słyszycie klikanie, bo teraz tu się klikam, patrzę na klipy, co ja tak naprawdę robiłam. Oczywiście roznosiłam te zamówienia, to jest taka moja codzienna rutyna. Trochę jeździłam po lodzie, bo powiem Wam, zabawa jest ogromna i w ogóle mega, mega mi się podoba jeżdżenie po lodzie. I do tego jeszcze, tak jak mówię, układałam rzeczy w szafie, ale nie pokażę Wam tego, bo po prostu mam wrażenie, że tam jest jeszcze większy mes niż był. Zobaczymy na koniec w ogóle tego horsemasa, co z tego będzie jak to będzie wyglądało jakby wiem, że pewnie większość osób będzie zainteresowana tym co ja sądzę o nowych um, fryzach i wiem, że te fryzy jako tako w grze jeszcze nie wyszły, w grze ich jeszcze nie widzieliśmy ale ja wam powiem wprost że to są dla mnie najbrzydsze konie jakie wyszły do tego czasu, najbrzydziej stworzone, ich grzywa wygląda okropnie, animacje są brzydkie, te konie są strasznie przechudzone, wyglądają wręcz karykaturalnie, według mnie, i nie podobają mi się kompletnie. Mam wrażenie, że te poprzednie może i były strasznie jak bejcą przejechane, ale chociaż ta grzywa rzeczywiście była taka, wiecie, taka wow, taka puszysta, taka ładna. I ja po prostu nie będę fanką tych koni, na pewno żadnego nie kupię. Nie wiem, czy oni coś zmienią przed dodaniem ich jakby trailer już wleciał, więc co pokazane, to pokazane. Nie mam pojęcia. Pewnie będą słuchać graczy i coś w nich zmienią, ale chyba grzyby już raczej nie zmienią. Po prostu ta nowa faktura grzyby, ta nowa jakby budowa grzyby, jaką oni stosują. Może i na dzikich koniach jorwickich wygląda spoko, ale na tych biednych fryzach nie. One wyglądają jakby były na w pół łyse. I słuchajcie, to tyle na dziś dzisiejszego Horsemasa. Mam nadzieję, że w ogóle tak jak, jak to nagrywam jest 2020-12-12, więc to jest fajny dzień. Piszcie, czy już kupiliście jakieś prezenty, co chcecie dostać na gwiazdkę, bo bardzo chętnie sobie posłucham, co jest waszym mini marzeniem. I to tyle na dziś. Widzimy się w następnym Horsmasie za tydzień. Pa, pa!